Myślę, że to jest kolejny krok do tego, żeby być szybko zorganizowanym, bo to jest impreza, która wymaga naprawdę sporo skupienia logistycznego przede wszystkim. Mamy, jakby każdy już zna swoją rolę dokładnie, bo co innego jest grać koncert w sali ułożonej i tak dalej. Tu jest spora ilość artystów, są szybkie przepinki, są różne rozstawiania, różne sceny. I myślę, że jako Big Band, jako grupa ludzi współpracująca razem zdaliśmy ten egzamin. Czujemy się mocniejsi, po prostu jak to mówił Obama, weekend, także dajemy radę. Sytuacja na przykład z poprzedniego koncertu, gdzie pewien zbieg okoliczności nie potrafił nam wyświetlić dobrze tekstu dla solisty, a niestety musiał go mieć. I dostałem karteczkę w trakcie trwania koncertu na pulpit, że ten utwór nie poleci dzisiaj. Miałem na to jeden utwór, żeby to wszystko zrobić na scenie. Udało się, wszystko poszło bez bólu, wideo zadziałało, muzycy przełożyli odpowiednie nuty, także mieliśmy taką sytuację. Natomiast dzisiaj losowa sytuacja, Sławek Poniatowski ze względów zdrowotnych nagle nie wystąpi i to nagle spowodowało lawinę. Ale mamy Krzyśka Iwaneczko na pokładzie, który dzisiaj zastąpi go w tej niełatwej roli, bo będzie śpiewał Wodeckiego w Krakowie, także myślę, że w paszczy smoka jesteśmy. Ja mówię oczywiście za nas, bo może ktoś ma jakieś inne swoje pomysły na to, jak było. My uważamy, że wszystko się naprawdę świetnie wydarzyło. Mieliśmy zapewnione hotele, autobus się nigdy nie zepsuł, wszystko było na czas, próby się odbyły, no a przede wszystkim koncerty. Myślę, że publiczność tutaj też powinna się jakoś wyrazić w superlatywach o tym, że całe lato z radiem tegoroczne, cały festiwal wypalił, no, mówiąc kolokwialnie. Takie zaskakujące sytuacje pozwalają nam troszeczkę bardziej się spiąć i być bardziej twórczym na takich koncertach. Wszyscy są nieźle skoncentrowani, także myślę, że to pójdzie w bardzo dobrym kierunku.